Jakiś czas temu na kanale omawialiśmy referenda monarchiczne, ale one dotyczyły krajów, które są powiązane z Wielką Brytanią. Przecież to nie jedyna monarchia, która była, która jest na świecie. Dlatego dzisiaj zaprosiłam na rozmowę Tomasza Sanowca, żeby porozmawiać o innych referendach monarchicznych, które się odbywały w krajach powiązanych z innymi niż ta brytyjska monarchia. Tak, monarchia to temat, który bardzo często pojawia się w referendach. Wydaje mi się, że dużo częściej niż ludziom się wydaje. No właśnie, wydaje mi się, że ludzie nie mają takiej świadomości, że on się może pojawiać, bo my nie jesteśmy monarchią. Więc i Tak, Polska i to już od dawna. od dawna, Polska nie była krajem kolonialnym, Ale to więc nie dotyczy tylko monarchii kolonialnych, tak, bo ale właśnie, jakby. że tak. W jakiś sposób ten temat, przez to, że nas nie dotyczy od tak długiego czasu, to w jakiś sposób nie myślimy, że to może być w ogóle, wiesz, jakaś Tak, kwestia debaty. monarchia, demokracja bezpośrednia, to może się Polakom wydawać, że to są jak najbardziej odległe tematy, a tak nie jest. Tak. Między innymi z tego powodu. Chociaż ciekawe, czy Janusz Korwin-Mikke chciałby przeprowadzić referendum w sprawie zostania monarchią. Wydaje mi się, że nie, bo on uważa, że referendum to zła opcja, ale będziemy tutaj o innych królach przez uzamknięte mówić. I w Polsce faktycznie się może tak wydawać, że demokracja bezpośrednia, monarchia to dwa totalnie leżące na przeciwstawnych biegunach. Tymczasem referenda dotyczące monarchów to jedna z takich historycznie częściej występujących. I między innymi z tego powodu jest to jeden z podrozdziałów w książce, którą jakąś cudę demokracji bezpośredniej wydajemy. Teraz trochę wchodzisz z paskiem reklamowym, o co chodzi z Tak, książką? na naszej stronie na lubbezpośrednio.pl możecie zamówić za darmo książkę o demokracji bezpośredniej. Autorem jednego z rozdziałów jestem ja, a w tym rozdziale podrozdział dotyczy właśnie tego, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. No oczywiście w książce jest troszkę bardziej szczegółowo opisane. Tak, a jeśli ktoś woli na przykład formę online, też jest taka opcja, bo już niedługo też w takiej formie PDF-a do pobrania ta książka będzie właśnie na stronie lubbezpośrednio.pl, więc wchodźcie tam koniecznie. Tak, więc natomiast jak chodzi o samą monarchię, no to od dawna możemy różne głosowania w sprawie monarchów znaleźć. Pierwszy, jaki ja wskazałem tak historycznie, ale bardziej jako ciekawostki niż jako takie normalne referendum, to wskazałem na to, że w Polsce często się o tym zapomina, ale zanim Napoleon koronował się na cesarza Francuzów, on przeprowadził plebiscyt referendum, w którym jakby Francuzi to poparli. No oczywiście na początku XIX wieku te referenda były plebiscyty obwarowane kryteriami dochodowymi. No i też mówimy o warunkach, w których demokracja jeszcze nie kwitła we Francji. Ale Tak. zarówno Napoleon I, jak i Napoleon III, ten pierwszy w 1804, ten drugi w 1852, zgodę na zostanie cesarzem uzyskali w zasadzie w drodze referendum. I w przypadku Napoleona III to już możemy mówić o kształcie zdecydowanie bliższym do współczesnego, też już kampanię wyborczą niejako prowadził. I też jest jednym z pierwszych, który tak mocniej z kampanią zwrócił się do prowincji, żeby tam pozyskać głosy. Więc połowa XIX wieku i mamy tych Napoleonów, więc. Mam nadzieję, że ktoś tam. Ostatnio film z Napoleonem był. Tak. Nie oglądałem, ale podejrzewam, że faktu, że przed tym, jak Napoleon został cesarzem, odbyło się jakieś głosowanie, pewnie w filmie nie ma. To też nie jest szeroko znany fakt. Ale mam wrażenie, że jakby to było, więc jestem ciekawa, że dla mnie jakby to nie jest zaskoczenie, bo wiedziałam o tym, oczywiście to nie było takie uświadomione, jak myślałam, głosowanie, referenda, monarchia, to nie przyszło mi to do głowy, Nie można zacząć od że Napoleona. można zacząć od Napoleona, ale o tym wiedziałam, także dajcie znać, jeśli wam też się taka lampka tutaj odpaliła i widzieliście o tym. A co do filmu, no też tutaj się nie wypowiem, ale już wiemy z naszych innych doświadczeń, jak próbowaliśmy znajdować różne tematy dotyczące demokracji bezpośredniej w popkulturze, w kulturze, to okazywało się, że tutaj jest problem i jednak popkultura, kultura wolą dystopie, totalitaryzmy i te tematy brać Referenda jakoś właśnie. w fantastyce i w ogóle w popkulturze rzadziej się pojawiają. No, taki nie clickbaitowy temat.
Tak. Natomiast, no oczywiście to sięgnęliśmy bardzo daleko. Takich tematów odległych też możemy znaleźć całkiem sporo. Na przykład referendum w sprawie monarchii odbyło się w Norwegii w 1905 roku. Czyli ponad 100 lat temu. Tak, ponad 100 lat temu, ale jeszcze przed wojnami światowymi. Tak, czyli to już w ogóle nie nasza era, nie nasze czasy, bo wiele rewolucji wtedy było. Tak, no ale od Napoleona to i tak mocno skaczemy do przodu. Tak. I w tym 1905 roku odbyło się referendum w Norwegii, bo Norwegowie mieli problem. Nie mieli króla i nie było komu tej korony przekazać, a za szwedzką linią im było nie po drodze. Wymyślili, że księciowi duńskiemu, nie dziedzicowi tronu, ale księciowi duńskiemu powierzą koronę. I książę duński się zgodził, ale postawił warunek, że ma być referendum, żeby ludzie go zaakceptowali w referendum na króla. Tak też zrobili, dostał ponad 80% głosów na tak i został królem Norwegii. Czyli mamy też ciekawe przypadki, bo jak omawialiśmy poprzednim razem, to bardziej jakby te referendum dotyczyły odwołania tej monarchii. Tak, tak mamy... w związku z tym, że skupiliśmy się na Windsorach, to faktycznie tak było, bo nie było tak, że ktoś zaproponował Windsorom, ej, zostańcie naszym królem, zrobimy tutaj referendum. Chociaż tylko... mam wrażenie, że i co najmniej będzie kilku śpiew na świecie, którzy by chcieli tak referendum. Myślę, że znaleźliby się i myślę, że nawet nie mówimy o średniach, tylko osoba, które byłyby w stanie racjonalnie argumentować z korzyścią dla jakichś państw. Tak. Natomiast jeszcze wcześniej, jeszcze przed Norwegią, w sumie było jeszcze jedno referendum, ale to przy tym referendum to można powiedzieć, że referenda, które robił Napoleon I, to był wzór demokracji bezpośredniej, bo w 1863 roku w Meksyku wprowadzono monarchię cesarza w drodze referendum. Ale jak dzisiaj czasami się śmiejemy z takich wyborów jak w Korei Północnej, Syrii, tam robimy wybory, ale wiadomo, że rządzący dostanie 99% głosów. To w Meksyku nie bawili się w takie rozdrabnianie się 99%. Po prostu ogłosili, że było kilka milionów głosujących i wszyscy do co do jednego 100% zagłosowało za. Po co się rozdrabniać? Tak, po co się rozdrabniać na to, że ktoś był przeciwko. Oczywiście wiemy, że to referendum tak naprawdę nie było referendum, tylko to była farsa, natomiast też jako ciekawostkę myślę, że warto wspomnieć się. To też jeszcze w XIX wieku. Dalej, jeżeli mówimy o takich... Bo będę się jeszcze czasami cofał w czasie, ale generalnie co do zasady w miarę chronologicznie będziemy szli. Takie głosowanie duże, monarchiczne, odbyło się w 1946 roku we Włoszech. No bo na lekcjach historii się tak trochę o tym zapomina, bo król we Włoszech przed II wojną światową tak naprawdę nie rządził, nie miał realnej jej władzy, ale w trakcie całej II wojny światowej Włochy formalnie były królestwem. No i po wojnie, jak już Mussoliniego nie było, pojawił się problem. Co robimy z tym królem? Czy go zostawiamy, czy nie? No bo z jednej strony trochę było takie, że ten król trochę się jednak skalał tą współpracą z faszystami, ale jednak to nie było tak, że on te działania prowadził. No i w 1946 roku odbyło się głosowanie, czy postawić, i tam po prostu można było nakazać zaznaczyć Republikę Monarchię. I w zasadzie nie było żadnej dużej partii takiej ogólnowłoskiej, która prowadziła kampanię za monarchią. Aczkolwiek wśród chadeków były pewne podziały, ale to nie było tak, że ona się opowiedziała za monarchią. Natomiast większość partii zdecydowanie opowiadała się za republiką. Jak to się przełożyło na głosy? 53-47 na rzecz republiki. Więc też było blisko. Też ciekawym zabiegiem było to, że na miesiąc przed głosowaniem król Wiktor Emanuel III abdykował na rzecz swojego syna Humberta II. Co oczywiście było związane z tym, że młody książę cieszył się raczej lepszą popularnością i nie miał na sobie tego odium, że... No, tak, tego obciążenia faszystowskiego. Tak, że on tutaj jednak troszkę z faszystami współpracował, nie udał się na emigrację, jak niektórzy monarchowie w innych państwach. I jakby to było też takie, co trochę powodowało. Też była pewna zależność geograficzna, to znaczy na południu zdecydowanie częściej monarchia wygrywała, ale to też nie było takie jeden do jeden.
Jak się zagłębimy w te dane, to one też były bardziej rozdrobnione, ale generalnie taka zasada, że południe bardziej za królem się pojawiło. Natomiast ciekawe, Hubert II został później nazwany królem maja, ponieważ rządził tylko w miesiącu maj. To był bardzo krótko sprawujący władzę monarcha. A co do Italii, to też dobrze wiedzieć, że w takim razie te podziały na północ i południe. One się nawet na monarchię przekładały. Właśnie, że one się nawet na monarchię przekładały i one mają długą historię tak naprawdę, że to nie jest tak, że w tym momencie jest podział, kiedy mówimy głównie o kwestiach gospodarczych. Tak naprawdę ten podział ma swoje korzenie jeszcze we wczesnym średniowieczu, jeżeli nawet nie do czasów po upadku Imperium Rzymskiego sięgają. Więc takie rzeczy też się przekładają na głosowanie. Tak. Kolejne takie głosowanie po II wojnie światowej to też była kwestia wtedy akurat powrotu króla po czasach faszystowskich, króla Belgii, króla Leopolda, który no, on generalnie miał mniej wydaje mi się na sumie pod względem takiej współpracy, aczkolwiek też, no ale był w obozie, był zatrzymany, on generalnie z Belgii po zajęciu ich przez Niemców w pewnym okresie uciekł. No i było referendum w sprawie tego, czy zgodzić się na powrót Leopolda, żeby został tym monarchą. No i tutaj też były podziały północ-południe, Flandrowie, Walonii. Natomiast większość opowiedziała się na tak. Niektórzy politycy nawet obawiali się, że ta kwestia może rozbić państwo, no bo Belgia jednak jest między Flandrów i Walonów dość mocno podzielona. Tam też kwestie religijne grało, katolicy zdecydowanie częściej króla wspierali. No ale natomiast też Belgia, kolejny kraj, gdzie monarcha wrócił. No i warto mieć na uwadze, że w takim razie tutaj te kwestie też znowu, tak jak mówisz, żeby się dzieliły na państwo i tak naprawdę mamy kolejny kraj w Europie, który jest dosyć podzielony też geograficznie, jeśli chodzi o poglądy konkretnych osób, chociaż Belgia to jest dużo mniejszy kraj niż Włochy. Tak, chociaż tamte podstawy podziału mają bardziej charakter po pierwsze religijny, po drugie etniczny, a we Włoszech to jest jednak stricte regionalny. To znaczy, tak. Zarówno Włosi z północy, jak i Włosi z południa uważają się za Włochów, a nie za Flandrów i Walonów. Kolejne państwo to jest referendum, o którym zasadniczo mógłbym nie mówić, bo referendum w Bułgarii w 1946 roku. Po pierwsze, nie było uczciwe, organizowali je komuniści, i po drugie, było niezgodne z ówczesną konstytucją. Czy też mamy 100% jak w Meksyku? Nie, tam się bawili jednak w procent lojalistów. Natomiast te wyniki nie miały żadnego znaczenia. Natomiast król czy też car, bo pod obiema nazwami można tą funkcję spotkać, kiedy uciekał, miał 7 lat. Uciekał przed komunistami. No, był bardzo młody. Natomiast uciekł przed komunistami, wiadomo, Bułgaria znalazła się w bloku komunistycznym i długo tam była. Natomiast wspomnienia tego króla cara nie były takie najgorsze jak w ogóle monarchii. I kiedy w latach 90. Symeon II wrócił do Bułgarii, to cieszył się dużą popularnością, tłumy witały go na lotnisku. I to jest niesamowita historia, bo Symeon II założył partię, ta partia wygrała wybory, a on został premierem. Jakby formalnie nie będąc królem, no bo mimo, że ta referendum było nielegalne, no to Bułgaria generalnie nie uważa się za monarchię, ale jednocześnie on nigdy się tego tytułu nie zrzekł i generalnie go używał. I to jest chyba jedyny przypadek, przynajmniej jedyny, który jest mi znany, gdzie monarcha, który stracił de facto koronę, chociaż dalej jakby uważa, że mu przysługuje, został w demokratycznych wyborach wybrany na premiera. I rządził jako premier jedną kadencję, później w koalicji jego partia urządziła drugą kadencję, a wtedy nie on był premierem. No i to jest, myślę, ciekawa historia, warta przynajmniej wspomnienia w kontekście referendów monarchicznych. Bo ile samo referendum nam tu dużo nie wnosi, to jednak ta historia jest historią, która z pewnością nadaje się na film. Właśnie też o tym pomyślałam, jak zaczęłaś mówić o tym powrocie. Od razu zaczęłam myśleć z takimi obrazami filmowymi. I myślę, że na warsztat to na pewno nadawało. Tak, ale co ciekawe, Symeon II do pewnego stopnia aktywny politycznie jest do dzisiaj. Między innymi utrzymywał kontakty z byłym premierem Belgą Borisem, który teraz też współtworzy koalicję, a który to w ogóle Borisow przez pewien czas był jego ochroniarzem. O, także tak. To widzę tutaj. Na pewno
Powinien powstać taki film. Tak, tyle, czy w Bułgarii powstał, ale chciałbym, żeby... Chyba nie, nie, ale no, nie znam aż tak bardzo bułgarskiej kultury, więc może o czymś nie wiem. Tak, kolejne państwo to jest państwo, gdzie tych referendów było sporo, czyli Grecja. Bo aż 5 razy głosowali, tylko znowu 4 pierwsze referenda, tak naprawdę, mogę powiedzieć, to były referenda na zasadzie takiej, przychodziła jedna strona i jej strona wygrywała zdecydowanie w referendum, bawiąc się w ten procent sprzeciwu. Później do władzy wracała druga strona, wiadomo, w drugą stronę się to przechylało. I tak naprawdę uczciwe referendum w sprawie monarchii w Grecji po obaleniu junty wojskowej odbyło się tylko raz w 1974 roku. Kiedy obywatele zdecydowali się, że będą republiką, a nie monarchią. I to dość zdecydowanie, ale też nie 99 do 1. Ale też warto wspomnieć, bo mówimy o roku 74, więc też nie aż tak dawno temu. No właśnie. Aczkolwiek będziemy mieli dużo późniejsze referenda. Z takiej perspektywy historycznej to rzeczywiście jest jakby niedawno i mam wrażenie, że jednak takim powszechnym rozumieniu, znajomości w miarę ustrojów europejskich, to zupełnie nie kojarzymy Grecji z monarchią, jakby w tej takiej historii nowożytnej, nowszej po prostu. Tak, ale ona się jednak przed juntą wojskową zdarzała. Junta wojskowa też była jedna z tych referendów, w którym oczywiście ludzie odrzucili monarchię, to było nawet rok wcześniej, no tylko robiła jej junta pod siebie, więc po obaleniu tej junty referendum tak. Było to powtórzone już pierwsza z takich uczciwych warunków. Gdzie zmierzamy dalej? Zmierzamy dalej do Islandii. Tutaj tak naprawdę krótki przystanek, bo w 1944 roku odbyło się referendum. 99,5% za, ale tym razem mówimy o uczciwym 99,5%, a nie takich, gdzie ktoś się bawił w procenty przewagi. Po prostu w trakcie II wojny światowej pierwsza Islandia odłączyła się od Danii, ogłosiła niepodległość w czasie, kiedy Dania była okupowana. A po drugie głosowanie, czy zachować Unię z Danią, czy zachować monarchę pomimo tej niepodległości. No, też Islandczycy zdecydowanie opowiadać się za republiką. No i to było takie głosowanie tylko dla formalności, dla przyklepania, bo wszyscy wiedzieli, że to jest powszechne poparcie. Tak. Dalej mamy, też cofniemy się w trochę w czasie, zaraz po II wojnie światowej Luksemburg. I głosowanie w Luksemburgu ono było problematyczne, bo Luksemburg był w pewien sposób powiązany z Niemcami i generalnie no, trzeba było jakoś zdecydować, co z nim robimy i czy zostawiamy monarchię. I to referendum wyróżnia się z tego względu, że poddane pod głosowanie 4 opcje. Znaczy poddane pod głosowanie ówczesną księżnę Charlotte, która to mogła zaspoilerować ze zdecydowaną przewagą wygrała uzyskując ponad 70% głosów mimo 4 opcji. Poddano pod głosowanie republikę, poddano pod głosowanie możliwość zaproszenia na tron innej dynastii albo wejście na tron kogoś z dynastii Charlotte, ale nie jej. Więc takie opcje do wyboru Luksemburg wszyscy mieli, natomiast tutaj też księżna zdecydowanie bez problemu zachowała tron. Pozostając jeszcze w Europie, mamy Albanię. Rok 97. To w ogóle. Za naszego życia. Tak, już za naszego życia i pewnie za życia większości z oglądających. No chyba nie w 97 roku nie było monarchii. To było referendum za przywróceniem monarchii. No jednak zakończone zdecydowaną, spektakularną klęską monarchistów, chociaż pod 20% się zbliżyli. Natomiast co ciekawe, ten król, który tam wtedy ubiegał się o tą monarchię, on uznał, że to referendum było sfałszowane. Raczej nie wiemy nic o tym, żeby miał poważne przesłanki do takich twierdzeń. Raczej wydaje się, że to referendum było uczciwe w warunkach albańskich. Wiemy, że tam demokracja też idealnie nie działa, ale generalnie nie było tam fałszerstw. Generalnie normalnie ta kampania wyglądała. Pozwalano ludziom głosować, pozwalano się wypowiadać. Więc standardy takie podstawowe demokratyczne jak najbardziej wydaje się były spełnione. W Europie w 97 roku głosowano przywrócenie monarchii. Kolejne takie państwo to jest Dania, 2009 rok, przy czym nie głosowano ani usunięcia, ani przywrócenia monarchii, w Danii do tej pory monarchia jest, natomiast głosowano zmianę zasad sukcesji, czyli tego, jak jest dziedziczone. Co ciekawe, poprzednia zmiana sukcesji też była w referendum zaakceptowana. Chodziło o to, żeby po prostu najstarsze dziecko monarchy dziedziczyło tron. Bo wcześniej zmieniono to w ten sposób, że córki mogą dziedziczyć, ale jeżeli nie mają brata,
Bo wcześniej oczywiście było tylko męskie dziedziczenie. No a od 2009 roku jest primogenitura absolutna, czyli po prostu najstarsze dziecko dziedziczy tron, niezależnie jakiej płci jest. Tak, więc to jest takie... Brytyjczycy w sumie też takie... Brytyjczycy takie zmiany w dziedziczeniu też przeprowadzają, ale tam robią to parlamentem, nie robią w referendum. Tak, natomiast można też wspomnieć jeszcze inne państwa. Oba odrzuciły monarchię. W ogóle chodziło o właściwie przywrócenie. Znaczy przywrócenie. W Brazylii w 93 roku chodziło o przywrócenie monarchii. To też w jednej z rozmów, nie wiem, czy ona ukazała się, czy się ukaże dopiero na... Nagrywamy, tak? Tak, na stronie. To jeszcze nie wiem, która rozmowa będzie pierwsza na stronie, ale w rozmowie dotyczącej książki, gdzie właśnie wspominam o tych referendach, wspominam o Brazylii. Gdzie jeden z parlamentarzystów przeforsował opcję, że skoro narzucono siłą republikę przed juntą wojskową, obalając monarchię, a nie głosem, no to obywatele powinni móc się wypowiedzieć, mieć do wyboru referendum republikę i monarchię. Oczywiście zdecydowanie republika wygrała. No i w 61 roku, Borbona, jak uzyskała niepodległość, to głosowano czerwona ma być republiką czy monarchią. Głosowano przywrócenie na tron króla, którego ojca obalili wcześniej Brytyjczycy. Wygrała opcja republikańska. No i prawdę mówiąc, akurat znając historię Rwandy, można mieć wątpliwości, czy akurat w tym wypadku nie stało się źle, że monarchia nie wygrała, bo jednak monarchia miała pewien aspekt jednoczący państwo. No i zarówno jakby król był królem zarówno Tutsi, jak i Hutu, i być może jakby te napięcia i walka o władzę nie poszłyby w tą stronę, w którą poszły. No ale tego się już nie dowiemy, to jest gdybanie. Warto też jednak pamiętać, że tam przed tymi wydarzeniami było głosowanie, czy przywrócić monarchię. Dziękuję w takim razie za takie przedstawienie tego. Nie wiem, czy masz czas przygotowane jakieś ciekawostki. W każdym razie na pewno może się ukazać... W książce jest to oczywiście nieco bardziej opisane tak, niż tutaj, bo tutaj tak naprawdę wiem, jak to, gdzie było, podstawowe powody. Wiadomo też, książka miała ograniczoną liczbę znaków. To nie jest tak, że o każdej z tych głosowań jest elaborat, ale więcej trochę ciekawostek, różnych informacji na pewno tam znajdziecie. To na pewno ciekawe, to, że w takiej historii najnowszej, po II wojnie światowej, czyli druga połowa XX wieku, sam początek XXI, w którym jesteśmy, tak naprawdę, że nie obfituje, ale jednak kilkanaście tych głosowań monarchicznych. A tak, a szykują nam się kolejne. Właśnie, nie wiem, czy nam się uda w tym roku omówić, bo one W tym roku nam się nie uda, bo one jeszcze nie mają dat wyznaczonych, ale są państwa, które tam zapowiadają takie referendum. Tak, więc to też jest bardzo ciekawa kwestia. Myślę, że w ramach takiego przygotowania może waszego do milionerów, gdybyście kiedyś chcieli wziąć udział, to warto mieć to wszystko na uwagę, żeby też poszerzać przy okazji swoje horyzonty i spojrzeć trochę na świat z innej strony, tutaj jak się okazuje monarchicznej, która może się wiązać z demokracją bezpośrednią. Zgadza się. Dziękuję bardzo za rozmowę i za spotkanie. Z tej strony na kanale Lub Bezpośrednio gości was, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, Agata Kępa i Tomasz Snowiec. Do zobaczenia. Cześć.